Mamy ósmą część warsztatu z komunikacji i chcę dzisiaj zacząć mówić o relacjach. I teraz to będzie taki wstęp dzisiejsze nauczanie na temat relacji. Od czego będziemy dalej sobie chodzić? O relacjach jest wiele różnych poglądów i większość to są w ogóle bardzo subiektywne rzeczy i też powoduje to, że ten subiektywizm właśnie powoduje, że ludzie się mocno ranią. Wierzę, że po prostu tak pewne obiektywne spojrzenie na zjawisko pomoże nam dzisiaj, żebyśmy sobie te relacje później mogli odpowiednio umieć układać. Relacje to jest wyrażanie między dwoma lub większą ilością ludzi interakcji, uczuć i postaw. To jest to, że to jest coś takiego, co zachodzi między dwoma ludźmi lub większą ilością ludzi, że to jest to wyrażanie. Relacja to jest wyrażanie. Wyrażanie różnych rzeczy, które mamy w sobie. Czyli w relacji wyrażamy siebie wobec drugiego człowieka. Rozumiecie? I oczekujemy, że on się wyrazi wobec nas. W różny sposób. Słowami, czynami, emocjami, to już tutaj nie istotne. Generalnie chodzi o wyrażenie, o stworzenie pewnej interakcji między dwoma lub większą ilością ludzi. W relacji następuje stworzenie pewnego stosunku dwóch lub więcej ludzi do siebie. Tam powstaje jakaś forma kultury między tymi dwoma ludźmi. Czy trzema, czterema, pięcioma, jakąkolwiek grupą ludzi. Że to są wzajemne stosunki. One są bardzo różne. To jest ogrom tego. Generalnie jest coś takiego, że tam coś powstaje. Gdy nic nie powstaje, to nie ma relacji. Gdy coś powstaje, to jest relacja. I relacje mogą być w związku z tym pozytywne lub negatywne. To nie znaczy, że wszystkie relacje są pozytywne. Są relacje negatywne. Czyli relacją będzie wyrażanie miłości, prawda? Ale relacją będzie wyrażanie też gniewu. To będzie relacja. Relacją będzie wyrażanie czułości, relacją będzie wyrażanie nienawiści. Rozumiecie? One są pozytywne i negatywne. Nie wolno nam, bo ktoś tam na przykład mówi, bo ja z nim nie mam relacji, bo się z nim ciągle kłócę. To masz. Rozumiecie? Modlę się Pani o relację z nim. To nie jest dobra modlitwa chyba w Twoim przypadku, gdy się z nim ciągle kłócisz, bo Ty masz relację. Może się pomóc o zmianę relacji. Tak samo jak powiedzieć, nie ma dzisiaj pogody. No nie ma czegoś takiego, że nie ma pogody. Jest pogoda albo dobra, albo zła. Albo słoneczna, albo deszczowa. Nie ma pogody. Prawda? Więc jeżeli ty masz z kimś komunikat negatywny, komunikujesz z kimś negatywnie, złościcie się na siebie, gniewacie się, chcecie się zabić. To jest relacja, którą macie. Wojenna. Na przykład.
nie jest to miłosna relacja, ale jest to relacja. Prawda? W ogóle trzeba na to sobie też oczy tak otworzyć, zobaczyć, no faktycznie, no mam relacje, tylko negatywne. Gdy brak jest relacji, to mamy do czynienia z warownią izolacji. W ogóle warownia izolacji, tym się w ogóle symboli, ona tym się, że to jest jej czoło, jej przód. Osoba, która nie wchodzi w relacje, pozytywne czy negatywne, to jest człowiek wyizolowany. Czyli jedyną formą braku relacji jest izolacja. Czyli izoluje, nie chce mieć relacji. Ani dobrych, ani złych. Boję się relacji, bo jak będą złe, no to co będzie? To jest człowiek, który się izoluje. Ale każdy, kto się nie izoluje, to będzie wchodził w relacje, pozytywne lub negatywne. Czyli jesteśmy trochę skazani albo na relacje, albo na izolację. Nie mamy innego wyjścia w życiu. Ale gdy już wybieramy relacje, no to niestety będziemy mieli i dobre, i złe z ludźmi. Po prostu. No bo wybraliśmy relacje. Jeśli wybrałeś relacje, to wybrałeś i dobre, i złe. Nie możesz wybrać jedynie dobrych relacji. Ja chcę też rozbroić umysły tych z was, którzy uważacie, że w ogóle coś dziwnego ci się przytrafia. O, wyszedłem z izolacji i teraz mam same problemy. Bo taki jest twój stan. No, rozumiesz, o co chodzi? Tak w ogóle komunikujesz i masz złe relacje. No, czas na naprawę różnych rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? No to, ale chwała Bogu, wyszedłeś z izolacji. No. Ale to nie oznacza, to nie jest równoznaczne, że ty automatycznie wejdziesz w dobre relacje z ludźmi, bo ty się w ogóle może nie umiesz relacjonować. Może masz kupę blokad, kupę kompleksów, kupę różnych rzeczy, a teraz chcesz, żeby cię wszyscy polubili. Dlaczego cię mają lubić, jak jesteś niefajny? Wiesz, o co chodzi? To musisz być fajny, żeby cię lubili. No to proste życiowe rzeczy. Wiesz, o co chodzi? Bo my to demonizujemy wszystko. Wiesz, o co chodzi? Bo ja nie mam takich relacji. No to ale to czyja to jest sprawa? Bo to się ze mną nie relacjonują. Ale jak to się z tobą nie relacjonują? No co to mają lecieć? To ciebie? Aleluja, jesteś super, wyszedłeś z izolacji. Nie, bo ludzie normalnie żyją w relacjach. I to jest, to rozumiesz, izolacja była twoim problemem, wyszedłeś z tej izolacji i wszedłeś w ogóle w przestrzeń, gdzie jest różnie. Jest różnie, są różni ludzie. Z jednymi się spasujesz, z innymi się nie spasujesz, są relacje dobre, są relacje złe. Rozumiesz, o co chodzi, bo mam ciągle złe. W ogóle, bo wiecie, bo ludzie jakby myślą, że im się będą tylko dobre relacje zdarzać w życiu. Ale to jest nieprawda. Nad tym trzeba pracować i my będziemy nad tym pracować. I ja wam pokażę, już wam pokazałem dużo spraw związanych z komunikacją, co wam bardzo dużo będzie pomagało w relacjach. I dalej jak pociągniemy te tematy relacyjne, to zobaczycie, że my możemy w swoim życiu stworzyć środowisko pozytywnych relacji. My możemy to zrobić. My. Czyli musisz na siebie spojrzeć i powiedzieć, ok, to ja jestem władny w tym, aby stworzyć w swoim życiu pozytywne relacje. Mogę to zrobić. Prawda? One mi się nie będą przydarzać. Prawda? Bo będą, powiem tak, i tak, nie będą mi się tylko takie przydarzać. Będą mi się przydarzać różne, dobre, złe, ale generalnie ja nauczę się pracować w ten sposób, prawda, nad swoim życiem, aby wchodzić w dobre relacje. W ten sposób powstają przyjaźnie. W ten sposób to się tak w ogóle robi. Wiecie, nie? Ale nie bądźmy w ogóle takimi naiwniakami, myśląc, że w ogóle, wiesz, wyskoczył ktoś z izolacji, bo teraz będą same pozytywne rzeczy w moim życiu. No nie będą, no. Po prostu. Będzie też kupa niefajnych rzeczy. Bo relacje są pozytywne i negatywne. Jeszcze sekundkę zatrzymam się na temacie izolacji.
Co blokuje człowieka przed wyjściem z izolacji i wejściem w relację? To są trzy podstawowe demoniczne siły. Brak zaufania, podejrzliwość i lęk. Brak zaufania, podejrzliwość i lęk. To są trzy rzeczy, które trzymają człowieka w izolacji. Rozumiecie? Takie trzy podstawowe w ogóle duchy, które bazują na różnego rodzaju wykrzywieniach umysłu człowieka. No bo, żeby w ogóle spróbować wchodzić w jakiekolwiek relacje, i teraz nie mówię, czy dobre, czy złe, no to potrzebujemy w ogóle zaufać. Wiecie, o co chodzi? Że będzie to korzystniejsze niż bycie samemu. O, to trzeba zaufanie uwolnić. No, żeby to zaufanie uwolnić, no to trzeba w ogóle pokonać różnego rodzaju lęki w sobie. Z cyklu kompleksy, jakieś inne w ogóle historie, za czym wszystkim stoją jakieś tam w ogóle sobie lęki. Także widzicie, sam wielokrotnie człowiek musi najpierw wykonać taką pracę związaną ze sobą, żeby z izolacji wyjść. Żeby myśleć o relacjach, to trzeba z izolacji wyjść najpierw. To nie siedzieć w izolacji i myśleć o relacjach. Dalej rozumiesz, o co chodzi. Dalej jesteś w izolacji. Musisz pokonać lęki. Musisz przestać być podejrzliwym człowiekiem, że tam każdy chce ci łeb urwać, rozumiesz, o co chodzi? I cię skrzywdzić, tak jak cię krzywdzili do tej pory. Prawda? Musisz te rzeczy zrobić. Musisz zaryzykować. W ogóle żeby wejść w relację, trzeba zaryzykować jakoś. To, że cię zawsze tam źle traktowali, to nie znaczy, że teraz cię potraktują źle. A nawet jeśli cię potraktują źle, to nie jest informacja, rozumiesz, globalna, że wszyscy są tacy sami. Prawda? I najbezpieczniej jest się schować w swojej dżubelce, proszę ciebie, wystawić sobie oczko proszę ciebie i patrzeć, proszę jak peryskop. Ten krzywdzi, a ten może, a ten na ile mnie nie skrzywdzi. Wiesz, o co chodzi? Namaszczenie ślimaka z jednym rokiem. Ale się tak nie żyje. To w ogóle trzeba odważnie zrobić ruch, wychodzę sobie, prawda? No i teraz patrzę, co się dzieje. W ogóle już okej, izolacja nie dla mnie, ja w relacje wchodzę. No i teraz dopiero uczymy się, jak się relacjonować, żeby unikać tych negatywnych, bo my nie musimy tych negatywnych sobie kolekcjonować. Wiadomo, że nie jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich ludzi, więc będziemy mieli negatywne relacje nawet wtedy, kiedy my nie chcemy. Potrafią się ludzie różni w naszym życiu, ale staje się to z czasem jakby tematem niszowym i zazwyczaj wchodzimy w dobre relacje, bo jesteśmy na tyle mądrzy, rozgarnięci, wiemy, jak zarządzać emocjami swoimi, tak? Umiemy się komunikować z drugim człowiekiem i po prostu te życie leci, jest fajnie. Jakie są przykłady relacji pozytywnych? No przede wszystkim to jest szeroko pojęta miłość, czułość, przyjaźń, sympatia różnego rodzaju, opiekuńczość, to jest również pozytywna relacja, zdrowa zależność, to jest pozytywna relacja. I na przykład tak zwana relacja edukacyjna, czyli uczeń-nauczyciel. To są pozytywne relacje. I one są, zauważyliście, różne. I na przykład nie można się domagać znowu tego, aby każda z relacji, którą nawiążemy, ta pozytywna, zawierała w sobie wszystkie te rzeczy, które ja tu powiedziałem. No bo jedna z tych pozytywnych relacji to będzie to, że na przykład ty z kimś się przyjaźnisz. Masz taką relację przyjaźni. Jesteście we dwoje, czy tam we dwóch, czy we dwie, na tym samym jakby poziomie funkcjonowania życiowego i jest wam ze sobą dobrze. Rozmawiacie ze sobą, spotykacie się, dzielicie się swoimi doświadczeniami. Jak w ogóle jesteście takie o przyjaciółki, przyjaciele, robicie coś sobie razem. Fajna relacja. Ale jest inna relacja, jest relacja opiekuńcza na przykład. Na przykład rodzic, dziecko. To jest relacja. Ty nie przyjaźnisz się z tym dzieckiem, tak jak się przyjaźnisz ze swoją przyjaciółką, czy ze swoim przyjacielem. Prawda? Tutaj już są różne rzeczy w tej relacji. No w tej relacji jest takie coś, że wlałeś tam na tyłek temu dziecku. Ale to jest pozytywna relacja. Ale jest to inna relacja.
Rozumiecie? Nie można się w niej, nie można wziąć sobie 8-letniego dziecka i zrobić sobie z niego przyjaciela życiowego, na którego się będzie w ogóle wylewało różnego rodzaju w ogóle swoje rzeczy. Ja nieraz mam spotykam się z ludźmi i im pomagam, z których w dzieciństwie rodzice zrobili sobie przyjaciół. I matka była zaniedbywana przez ojca i ona z dziecka zrobiła sobie przyjaciela czy przyjaciółkę. I ta dziewczynka czy ten synek nieśli ten ciężar od małego. Potem trzeba wyprowadzać tego człowieka z zaburzeń. Bo on się stał dorosły w wieku 6 lat. Bo w wieku 6 lat słyszał od swojej mamy, jak to źle jest z tatusiem. Bo tatuś pije, bo tatuś niedobry. Rozumiesz, o co chodzi? I się płakało dziecku w rękaw. I się załatwiło dziecko. To jest dziecko. To dziecko się nie płacze w rękaw. No. To dziecko ma tobie płakać w rękaw. To ty masz nadstawić rękaw i tam się dziecko ma wypłakać. A nie ty dziecko w rękaw płaczesz, człowieku. Krzywdzisz dziecko. Prawda? A więc widzimy, że ta relacja dziecko-rodzic na przykład jest inną relacją niż dziecko-przyjaciel-przyjaciel. Inną relacją będzie relacja uczeń-nauczyciel na przykład. Gdzie wchodzisz w tą relację i to jest pozytywna relacja, ale tam na przykład nie odnajdujesz tego, co w tej przyjaźni. Bo ten nauczyciel, ten twój mentor, no nie chce w ogóle słuchać od ciebie, w ogóle swoich, twoich, proszę ciebie, jakichś tam żali, który tam przyjaciółka cię wysłucha. Bo on jest z tobą w innej relacji, on jest w relacji budującej ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Ty nie przyjdziesz do niego, nie wymidlasz mu się w ucho, bo cię za ucho weźmie, wstawaj, dawaj, chodź, rób. I to jest pozytywna relacja, ale inna. Nie można zarzucić tej relacji, że tam tej relacji coś tam brakuje. Nie, bo to jest taka relacja, pozytywna. Tylko pozytywna w określony sposób. Nie doszukujmy się w niej czegoś innego. Oczywiście relacje mogą się łączyć ze sobą. Ja nie mówię, że nie, to nie o to chodzi. Może ktoś być twoim mentorem i jednocześnie twoim przyjacielem na jakimś poziomie. Ja to rozumiem wszystko, tylko że chcę was uczulić na to, żebyście nie wrzucili wszystkiego do jednego kotła. Że jak już wchodzisz z kimś w relację, to ma być dla ciebie w ogóle wszystko ta osoba. Bo często z tą osobą będziesz miał tak, z tamtą tak, a z tamtą jeszcze inaczej. Będziesz miał relacje na przykład zawodowe. Rozumiesz? Będziesz miał bardzo dobrą relację zawodową na przykład z kierownikiem firmy, z dyrektorem firmy, co nie oznacza, rozumiesz, że będziesz z nim się przyjaźnił jakoś blisko. Ale dlaczego ty się miałbyś z nim przyjaźnić? Ale będziesz miał taką relację. Prawda? Więc nie rzucajmy do jednego kotła wszystkich pozytywnych relacji i nie myślmy, że w ogóle to, jak kogoś tam spotykam w swoim życiu, to on winien zaprezentować te wszystkie atrybuty. Powinien być kochający, powinien być czuły, powinien być przyjacielski, powinien mnie uczyć, powinien mnie zrozumieć i powinien też się sam dać pouczyć. Rozumiesz, o co chodzi? I w ogóle tak powinno być super i powinien ze mną biegać i powinien ze mną śpiewać. Rozumiesz? Wszystko on powinien... Nie, dlaczego? Dlaczego? Coś cię z nim łączy, z tym człowiekiem. Coś. Coś cię z nim łączy. To coś jest pozytywne. To coś jest w porządku. Płyń sobie w tym. Rozwijaj sobie to. Nie szukaj kwadratowych jaj. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Bo ja wiem, że ludzie to robią. Najczęściej z deficytów. Jak ktoś nie ma długo relacji, wiecie, siedział w izolacji, wyskoczył z tej izolacji, wyskoczył w ogóle, jestem! Hua! Nikt mnie nie chce, dlaczego? No dlaczego mnie nie chce? Jestem taki super, taki fajny, taki w ogóle, nie może, tamty się tak na mnie patrzy, dziwnie się patrzy, mówi, no bo jesteś dla niego nienormalny, no. A ten drugi do mnie przyszedł i mnie przytula, no bo dla niego jesteś normalny. A tamten wcale nie znaczy, że on ciebie w ogóle odrzuca. Nie, dla niego jesteś nienormalny, bo on nie koresponduje z tobą w ogóle, w tym, co ty w ogóle prezentujesz teraz. On nie koresponduje z tobą. Ale może zakoresponduje w innym momencie. Może się z nim spotkasz na siłowni i okaże się, że razem, tak,
lubicie jakiś sport i ten sport sobie uprawiacie, to was będzie łączyć. I nic więcej was nie połączy. I nie musi. Rozumiecie? Dlatego jest taka fajna instytucja, co się nazywa małżeństwo. Taki pomysł. Jest takie rozwiązanie. Nie zawsze ono następuje, bo ono nie musi być zawsze. Ale w tym na przykład elemencie można połączyć najwięcej. Nie wszystko też, bo to jest też nieprawda, że wszystko się w tym małżeństwie połączy. Ale najwięcej pozytywnych relacji występuje w małżeństwie. Dlatego małżeństwo jest pożyteczne. Rozumiecie? Bo można tam złączyć kilka relacji. Ono jest, w nim najbardziej można po prostu mieć fajnie. O, tak to nazwę, nie? Co nie oznacza, że ono jest konieczne do tego, aby być szczęśliwym człowiekiem, bo to jest nieprawda. To od razu też odrzucamy w ogóle takie myślenie, wiecie? Nie uświęcamy takich rzeczy. Rozumiecie? My nie jesteśmy ruchem sakramentalnym. To nie ma takich uświęceń w ogóle. Małżeństwo jest natury ziemskiej, po to, aby tutaj na ziemi służyło. Aleluja, w niebie nie będziemy się żenić ani za mąż wychodzić, jak wiecie, będziemy jako aniołowie, a więc nie będziemy mieli takich, wiecie, historii. Do nieba się nie idzie parami. Jakie są negatywne relacje? Agresja, wrogość, obojętność, ta ludzka nienawiść, której w ogóle nie mylcie w ogóle ze zdrową nienawiścią Boga, o której mówiłem dzisiaj. Konflikt wszelkiego rodzaju, dystans, który mamy, przemoc, manipulacja wszelkiego rodzaju, wszelka forma próby kontrolowania człowieka, czyli kontrola. Ta chora kontrola, nie mówię o kontroli, która jest oparta na Bożych prawidłach. Lekceważenie, czy też wykorzystywanie drugiego człowieka. Widać masę różnych negatywnych relacji. I wielu z was było w negatywnych relacjach. Przebiegły przez wasze życie negatywne relacje. Wiecie, do czego negatywne relacje doprowadzają. Ale one po prostu są. Jedne z nich się po prostu przydarzają, inne najczęściej, to te najczęściej wchodzimy sami. Rozumiecie? Sami wchodzimy. Bo to najczęściej wchodzimy sami też z deficytów. Też wchodzimy z deficytów. Bo mamy wrażenie, że może to się zmieni. Rozumiecie? Ale trzeba brać pod uwagę, że takie relacje istnieją. Nie możemy się dziwić. Jeżeli będziesz na nie trafiał, to ucz się z nich wychodzić. Jeżeli nie będzie tam zmian, to bo wiecie, jak jest z relacjami, w relacji się wchodzi i wychodzi. Zawsze, do końca życia, będziesz człowiekiem suwerennym, czyli swój ciężar będziesz niósł. Nie będzie ci niósł go drugi człowiek. Rozumiesz? Drugi człowiek nie będzie niósł ci tego ciężaru. Ten ciężar będziesz niósł ty. A więc nie możesz zrobić czegoś takiego, że wejdziesz w negatywną relację. Rozumiesz? I ty w niej zostaniesz, w tej relacji, licząc latami na to, że coś się zmieni. To są błędy techniczne. Albo mówić: nie dam rady wyjść z tej relacji. W relację można wejść z wolnej woli i wyjść z wolnej woli. Musisz być zawsze, to wiedzieć, że jesteś wolny do wejścia w relację i do wyjścia z relacji. Jesteś do tego wolny. Nie ma czegoś takiego, że jest na tobie przymus. Nie istnieje przymus relacyjny. Dlatego, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Mamy przywilej korzystania z tego.
I następna rzecz. Relacje mogą być chore lub zdrowe. I to w tym momencie to napisałem, kiedy powiedział do mnie to Bóg podczas modlitwy, bo chciałem zostać na tych pozytywnych i negatywnych. Kiedy się pisałem, to Duch Święty tutaj powiedział, ale są jeszcze chore i zdrowe relacje, Artur. I powiedz ludziom o chorych i zdrowych relacjach. I zapytałem, Panie Boże, co mam powiedzieć ludziom o chorych i zdrowych relacjach? I Bóg tutaj powiedział taką rzecz. Relacja zdrowa to taka, w której możesz być sobą. A relacja chora to taka, w której sobą być nie możesz. Lub nie jesteś. To jest chora lub zdrowa relacja. O co chodzi w relacji? W relacji realnie chodzi o uwolnienie swojej osobowości w stosunku do drugiego człowieka. Jeśli nie możesz być sobą, to to jest chora relacja. Jeśli musisz udawać, jeśli musisz w ogóle, żeby utrzymać relację, być jakiś, to to jest chora relacja. Jeżeli musisz grać, tworzyć system alter ego, aby utrzymać tą relację, to to jest chora relacja. I ona będzie wywierała chory wpływ na twoje życie. W relacji musisz być sobą. Rozumiesz? To jest bardzo ważne dla nas. I to jest nieważne, czy tutaj mówimy o negatywnych, czy pozytywnych relacjach. Można wejść w negatywną relację, daję wam przykład. Na przykład w relację zależności chorej od drugiego człowieka. Tak? I stworzyć sobie taki system funkcjonowania, żeby jak najdłużej w niej być. A więc nie dosyć, że jesteśmy w negatywnej relacji, to jeszcze udajemy kogoś innego niż jesteśmy. Rozumiesz? Czyli cierpimy podwójnie. W ogóle podwójnie cierpimy. Podwójnie cierpimy. Wchodzimy... Ale zróbmy inaczej, wejdźmy w pozytywną relację. Wchodzimy w pozytywną relację, w relację przyjaźni na przykład, ale na zasadach takich, że z deficytów uznajemy, że będziemy jacyś wobec tej osoby, aby nas nie odrzuciła. I jacyś jesteśmy, gramy. Gramy. Rozumiesz? Gramy. Ta osoba kiepsko gotuje, na przykład. Robi takie rzeczy, że jak jesz, to ci się chce żywać. Ale ona jest pasjonatem gotowania. I uważa, że ma wszystkie kurcze, rozumiesz, przepisy w swojej głowie, w swoim ręku. I co ty robisz? Ta osoba ci gotuje, a ty nie będąc sobą, rozumiesz, jesz, tu ci staje. Ale jak ci smakowało? Rewelacyjnie. Wiecie, daję takie przykłady w ogóle, wiesz? Czemu to? Bo nie chcę, ja nie chcę stracić tej relacji. No to chcesz, żeby zawsze ta osoba karmiła ludzi tak, żeby będą mieli wrzody na żołądku? Co chcesz, mieć więcej powodów do uzdrowia? Rozumiecie, o czym mówię? Szkodzisz sobie, tej osobie, wszystkim. Nie jesteś sobą. Nie jesteś sobą. Bądź sobą. Ludzie są w relacjach na przykład małżeńskich, wchodzą w różnego rodzaju relacje seksualne. I czasami ktoś pyta, co w małżeństwie, jakby ze mną rozmawiają, co nam wolno w seksie. Ja mówię, wszystko, na co się obydwoje zgodzicie. To jest wasza prywatna sprawa. Ja nie wiem, dla mnie co wy chcecie, to róbcie. Co mnie to obchodzi, co wy robicie? Nogę w ucho se wkładaj. To jest twoja prywatna rzecz, co robisz z swoją żoną czy z mężem. W ogóle to nikogo nie powinno obchodzić. Rozumiesz, o co chodzi? Chcecie, to się przybierajcie za pielęgniarzy, kominiarzy, spadek zaspadajcie jakimś wibratorem, co tam robicie. To jest wasza prywatna sprawa. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jest ważna sprawa w czym? Musicie się obydwoje na to zgodzić. Jeśli jedno się nie zgadza, a drugie lata z tym wibratorem, to będzie dym. Bo jest, rozumiesz, o co chodzi? Bo ta osoba będzie robiła coś na siłę. Będzie, nie będzie sobą w tej relacji. I to będzie jaka relacja? Chora.
to wcześniej czy później musi pęknąć. I tak jest w każdej dziedzinie życia. Więc Bóg mi mówi, że powiedz o chorych i zdrowych relacjach, bo ludzie w bardzo łatwy sposób wchodzą w chore relacje, znaczy robią z nich chore relacje, nie będąc sobą, kosztem utrzymania tych relacji. I to przeczy Bożemu porządkowi miłości. To przeczy temu porządkowi. Rozumiecie, o czym ja mówię? Bo relacja to jest obopólna interakcja. Chcę tego, pragnę, zgadzam się, idziemy w jednym kierunku. I teraz tak, cztery uniwersalne zasady budowania relacji. Po pierwsze, to jest umiejętność komunikowania się. Dlatego robiliśmy komunikację przez pierwsze kilka spotkań. Umiejętność komunikowania się. Komunikację wykujcie na blachę i trenujcie z ludźmi. Dwa. Zgodność z samym sobą. Zgodność z samym sobą. Ja muszę być ze sobą pogodzony, żeby wejść w interakcję z drugim człowiekiem, to, o czym powiedziałem przed chwilą. Trzy. Empatia, czyli umiejętność postawienia się w położeniu drugiej osoby. Co to jest empatia? Uczyłem o tym. To jest umiejętność postawienia się w sytuacji, w położeniu drugiej osoby. Co bym zrobił, gdybym był na miejscu mojej żony? Tak? To znaczy, że ja jestem empatyczny. Co bym zrobił, gdybym był na miejscu Rafała, gdy wchodzę z nim w jakąś interakcję? Prawda? I cztery. Współodpowiedzialność. Pamiętajcie, w relacji jest współodpowiedzialność. Czyli nie ma, że odpowiedzialność leży po twojej stronie w relacji. Ja ciągnę tą relację ciągnę, ja ciągnę jak wół tą relację. Nie ciągniesz relacji. Obopólna odpowiedzialność, 50 na 50. Bowiem co napisano? Kto zebrał wiele, nie miał zbyt wiele. Kto zebrał mało, nie miał zbyt mało. Amen? Rozumiecie, o co chodzi? Współodpowiedzialność. Komunikacja, umiejętność komunikacji, zgodność z samym sobą, empatia i współodpowiedzialność. To są cztery uniwersalne zasady budowania relacji. Na tym zbudujecie każdą dobrą relację. Jeżeli te rzeczy będą funkcjonowały. I teraz trzy cechy zachęcające do wchodzenia w relację. Czyli jak być zachęcającym człowiekiem. Jak być człowiekiem, którego będą chcieli inni ludzie. Po pierwsze, indywidualne podejście do człowieka. Do każdego się podchodzi indywidualnie, nie schematycznie. Nie ma Francuzi to tacy, nie ma Francuzi są tacy. Tylko Pierre jest taki. Suzanne jest taka. Rozumiecie, o co chodzi? Nie Francuzi. Co mnie Francuzi? Francuzi są różni, a Pierre jest taki, Suzanne jest taka. Nie patrzę na ludzi z perspektywy, są Francuzi. Nie ma dla mnie Francuza. Dla mnie jest Pierre. Rozumiecie? Czyli indywidualne podejście do człowieka. Nie bierzemy w ogóle człowieka, o ci baptyści, nie ma ci baptyści, ci katolicy, nie ma ci katolicy. Rozumiecie? Ci. Tak się czyta w internecie, ci z Kościoła Mocy. To jest taka masa ludzi w ogóle, to jest taka różnorodność ludzi. Jedni dużo mówią, inni nic nie mówią. Rozumiecie, o co chodzi? Jedni głoszą, inni prorokują. W ogóle ja nie wiem, co to w ogóle, jak to ci z Kościoła Mocy. To jest absolutny brak zachęcenia do tego, żeby się z nim relacjonować. Ten człowiek wręcz krzyczy, nie podchodź do mnie za blisko, jestem kretynem relacyjnym. To jest, rozumiesz, ten manifest w ogóle tego, co on sobą prezentuje w danej chwili. Oni. Prawda? A więc indywidualne podejście do człowieka. Dwa. Formalizm i nieformalizm wymieszane w jednej próbce. Czyli zachowania oficjalne i nieoficjalne. To jest bardzo ważne. Ludzie robią coś takiego w relacjach. Albo są formalni, albo nieformalni. Albo są oficjalni, albo nieoficjalni. Rozumiesz? Na przykład jest pastor w kościele. Dajmy przykład. Nie jest pastor. I teraz on rozmawia z kimś. On jest pastor, a to jest owca z tego kościoła.
pasterz owca i oni mają relację pasterz owca i cały czas jest pasterz owca. I oni mają cały czas tą formalną relację. I teraz tak. Jeżeli ten pastor nie doprowadzi do tego, że oprócz formalizmu będzie manifestował nieformalizm, to nie będzie zachęcający do relacji. A rozumiesz, o co chodzi? Z drugiej strony, jeżeli będzie tylko prezentował nieformalizm, bez formalizmu, tak? To zostanie szybko zwieciony z urzędu. I tak jest w każdej dziedzinie. Te rzeczy trzeba ze sobą łączyć. Rozumiesz? Łączyć. I to zachęca wtedy. To jest zachęcające. Prezentujesz wobec kogoś coś, na przykład co jest związane z twoim życiowym urzędem. Ja nie mówię tylko tutaj chrześcijańskim, bo to w tej chwili, żebyśmy to dobrze zrozumieli, życiowym urzędem. I jednocześnie jesteś człowiekiem. Jest taki film Piksele się nazywa. Taki zabawny film taki. Tam komedia taka. I tam w ogóle jest gość, to jest zakłada kablówkę. Nie? W ogóle film jest o tym, gość zakłada kablówkę. Natomiast jego przyjacielem z podstawówki jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Akurat jego kumplem, z którym on grał tam na fliperach w latach 90., wiecie o co chodzi, Mario Brothers i tak dalej, w ogóle Donkey Kong, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. I oni się w ogóle, to jest bardzo fajnie pokazane, jak oni się w ogóle ze sobą kumplują z prezydentem, jednocześnie ten jest prezydentem, a ten jest tą kablówkę zakłada. Jest świetnie pokazane połączenie formalizmu i braku formalizmu. Bo to jest zachęcające do tego, żeby człowiek się z tobą relacjonował. To trzeba połączyć. Po czwarte, profesjonalizm. Ludzi ciągnie profesjonalizm. Naprawdę chcesz, żeby ludzi do ciebie ciągnęło, to bądź profesjonalistą. W czymkolwiek, ale bądź. To jest nieważne, w czym ty będziesz profesjonalistą. Bo profesjonalizm ciągnie. Profesjonalizm zachęca do wejścia w relacje. Jakikolwiek profesjonalizm. Życiowy, zawodowy, jakikolwiek, to jest nieważne. Ważne, że to się manifestuje przez ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Więc profesjonalizm przyciąga ludzi. Po chrześcijańsku powiem namaszczenie. Żeby to zrozumieć jeszcze w ten sposób. Rozumiesz? Namaszczenie. Bo namaszczony to jest profesjonalny. Rozumiecie to? Co to jest namaszczenie? Namaszczenie to jest konkretna Boża moc do wykonania konkretnego zadania. Profesjonalizm. I każdy profesjonalizm, rozumiesz, jest pociągający. I czwarta rzecz, poszanowanie ludzkich cech. Jeżeli szanujesz ludzkie cechy, to jest pociągające dla ludzi. Szanujesz. Nie torpedujesz ludzkie cechy. Ktoś się zaczyna z tobą relacjonować, a ty mu fundamenty wiary zaczynasz wykładać. Ktoś wchodzi z tobą w relację, a ty mu informujesz, jakie warownie ma. Ktoś chce być z tobą blisko, a ty mówisz, jesteś zaburzony w tej sprawie. Nie rozumiesz tej rzeczy. Wiesz, co to jest? To jest przeciwna relacja. Przeciwna. Dlatego mówimy zagadką na grupach domowych, nie robimy terapii, nie robimy nauczań. Po co? Grupy są po to, żeby się relacjonować. Nie terapeutyzować, nie nauczać, tylko ze sobą być. W tym kościele po to są grupy. Taki jest cel grup. Bo w tym kościele nie potrzeba innego celu grup. Trzeba ze sobą być, po to są grupy. Jak odstaje to od tego, to jest kłopot.
A więc indywidualne podejście do człowieka, formalizm, nieformalizm w jednej pigułce, profesjonalizm i poszanowanie ludzkich cech. I ostatnia rzecz. Trzy cechy, które zniechęcają zdecydowanie do relacji. Takie pierwsze blokery relacyjne. Po pierwsze, to jest nieumiejętność słuchania. Nieumiejętność słuchania. W ogóle rozumiecie, że większość ludzi chce być wysłuchanych? Panowie, coś wam powiem. Teraz do panów mówię. Kobiety przede wszystkim chcą być wysłuchane. Nie chcą otrzymać rozwiązania od was. Rozumiecie? Mamy inne mózgi. Kobieta ma inny mózg, mężczyzna inny mózg. Mężczyźnie się wydaje, że kobieta jak przychodzi i zaczyna o czymś mówić, to że ona przyszła do niego po rozwiązanie. Ona wielokrotnie zna rozwiązanie. Ona nie przychodzi do niego po rozwiązanie. Ona przychodzi do niego, aby być wysłuchana, bo ona ma potrzebę bycia wysłuchaną. Po drugie, ocenianie po pozorach. Nie wolno oceniać po pozorach. Nie oceniamy ludzi po pozorach. Zanim dogłębnie nie poznamy człowieka, nie posiadamy prawa sądu. Chyba że jego zachowania ewidentnie przeczą prawdom Bożym. Ale wtedy też, kiedy wchodzimy w relacje, należy zbadać powód, dla którego tak jest. Bo powody mogą być bardzo różne. Rozumiecie? I też nasz osąd na początku może być sądzeniem po pozorach. Dlatego jest napisane, nie sądźcie powierzchownie. Sądźcie sprawiedliwie. Sprawiedliwie to znaczy dogłębnie zbadawszy temat w tym wypadku. Czyli z perspektywy Bożych prawd. Tak? Głęboko. I po trzecie, komplikowanie przekazu. Ludzie z komplikowanym przekazem są straszni w relacjach. Ojejku, ja sam, to jest tak, dla mnie to jest męczące. Ludzie skomplikowani. Czasami ludzie mają tak skomplikowane coś, ja czasami słucham kogoś, słucham go godzinę na przykład. Ja tak sobie myślę, jak on to skomplikował. Ostatnio z takim jednym człowiekiem rozmawiałem, mówił do mnie ten człowiek bardzo długo. Ja mu dałem ten monolog mówić, nie przerywałem, tam już się... I tam się jakby już kończył jakby czas, bo nie, dalej nie mogę, mówię. Muszę to przerwać. Ale w tym czasie myślałem w ogóle o tym sobie. Słuchałem go uważnie, ale on był jakby niesamowicie skomplikował problem. Niesamowicie to skomplikował. Patrzcie, ile to trzeba siły w to włożyć, ile mocy, ile energii, żeby tak skomplikować zjawisko. Ludzie nie znoszą skomplikowanych komunikatów. Ludzie nie znoszą skomplikowanych relacji. Ludzi to męczy. Rozumiesz? Jeżeli masz skomplikowaną osobowość, to trzeba się rozkomplikować. Rozkomplikować. Ludzie naprawdę poszukują czegoś prostego. Im prościej, tym lepiej. To nie znaczy, że prosto to jest płytko. Można bardzo głęboko. Ja jestem głęboki, ale jestem prosty. Doświadczacie tego. Głęboki, ale prosty. Prosty w przekazie. A więc nieumiejętność słuchania, ocenianie po pozorach i komplikowanie przekazu. To trzy potężne blokery w relacjach. Chciałbym, żebyśmy to potraktowali jako wstęp. I żebyśmy sobie o tym myśleli. Pociągniemy na następnych warsztatach to dalej, ale chcę, żeby to było naszą postawą. Amen. Amen.